Witam serdecznie. Dzisiejszy poradnik poświęcę zagadnieniu modelowania 3D, a właściwie to podstawom budowania siatek 3D. Zapytacie się, co to jest siatka 3D. Już odpowiada. Siatka 3D to dwa lub więcej wielokątów połączonych ze sobą krawędziami. Siatka 3D dokładnie opisuje określoną geometrię, czyli precyzyjnie zdefiniowany kształt w przestrzeni X, Y, Z. Siatka może zostać zbudowana z poligonów o podstawie trójkąta, czworokąta, wielokąta lub mieć postać mieszaną. Najdoskonalszą formą siatki 3D jest siatka zbudowana z oczek o podstawie czworokąta. Zapytacie, dlaczego taka siatka? W siatce o oczku czworokąta dostępne jest modelowanie na zasadzie tworzenia podpodziałów subdywizji, czego efektem finalnym są gładkie powierzchnie oraz wyraźnie zaakcentowane szczegóły samochodów, motocykli, maszyn i ich części, robotów oraz innych form organicznych takich jak postacie, zwierzęta, rośliny. Tego rodzaju siatka najlepiej sprawdza się także w animacji postaci przy pomocy olinowania armatury, bowiem geometria siatki o oczku czworokąta łatwo się deformuje, nie tworząc artefaktów. Gorszą, w cudzysłowie, formą siatki 3D są siatki zbudowane z oczek o podstawie trójkąta i wielokąta. Tego rodzaju siatki raczej nie pozwalają na stosowanie modelowania na zasadzie subdywizji, bowiem gubimy pierwotny kształt. Tego typu siatki gorzej też sprawdzą się w animacji organizmów żywych, ale już w animacji ciał sztywnych są ok. Z tego typu siatek możemy tworzyć obiekty statyczne, które nie zmieniają swojej geometrii. Mogą to być części maszyn, budowli lub innych form stałych. Ostatnim rodzajem siatki 3D jest siatka tworzona na bazie dynamicznej topologii, zbudowana z oczek o podstawie trójkąta. Metoda namnażania poligonów ułatwia proces swobodnego rzeźbienia. To w tej metodzie możemy łączyć detale z formą bardziej ogólną. Formy przestrzenne stworzone przy użyciu siatek dyntopo są wystarczające do prezentacji statycznej formy, ale już nie animacji. Reasumując, stosujmy w swoich projektach siatki 3D o konstrukcji oczek czworokątnych. O ile mamy na uwadze najbardziej doskonałą formę przyszłego podziału siatki na subdywizje, wysoką jakość detali oraz łatwość animowania obiektów i kształtów takich obiektów. A teraz już dziękuję za uwagę i zapraszam do odwiedzenia mojego kanału na YouTube. Tam prezentuję także inne ciekawe poradniki.